Siemka moi drodzy, z tej strony Szagon i dzisiaj chyba pora kontynuować dalej naszą serię Toho. Zaczynamy trzecią część, będzie to pierwszy odcinek gry, która się nazywa The Phantasmagoria of Dim Dream albo Dimensional Dream, jak to woli. Gra jest trochę inna w porównaniu do poprzedniej części. Różni się tym, że walczymy tak naprawdę przeciwko jakiejś postaci. Zresztą zobaczycie to za chwileczkę w grze. Oczywiście po raz kolejny pojawia się tutaj Reimu, która jest niby główną bohaterką, ale już nie tak bardzo główną jak w pierwszej czy w drugiej części, bo jest kilka, w zasadzie nawet całkiem sporo postaci playable characters, czyli postaci, którymi możemy sobie zagrać. Ale od czego zaczniemy? Myślę, że jak zwykle zaczniemy od historyjki, która była dołączona do instrukcji Toho. I ja teraz wam tą historyjkę przeczytam. Historia Toho Yumejiku. Głęboko w górach krain wschodu leży spokojna świątynia Hakurei. Jej kapłanka Reimu zawsze wplątywała się w jakieś dziwne sytuacje. Warto też nadmienić, że sama była trochę dziwna. Więc kiedy wszystko było spokojnie, miała po prostu wolne. Co ja zrobię z taką ilością wolnego czasu? Czekaj, kiedy w końcu stanie się coś ciekawego, powiedziała Reimu. Kiedy główny bohater ma wolne, zawsze musi się coś stać. Reimu zdecydowała, że zamiast zamiatać ogród, wybierze się gdzieś na spacer. I tak natknęła się na jakieś ruiny. Co te ruiny robią koło świątyni? Wczoraj ich tu nie było. Coś się dzieje znowu. O, Reimu, ty też przyszłaś, odezwał się głos. No, świetnie, to Mima. Zdaje się, że przyszło tu sporo ludu. W ogóle, co to za ruiny? Zapytała zdziwiona Reimu. Ponoć głęboko w tych ruinach jest coś, co da szczęście temu, który do tego dotrze, odpowiedziała Mima. Tak czy siak. To brzmi, jakby ktoś próbował mącić ludziom w głowach. Poza tym, tego tutaj wczoraj nawet nie było, więc o co chodzi z tym całym proroctwem? Pyta Reimu. Mima wyjęła ze swojej kieszeni zwinięty kawałek papieru, po czym Reimu rozwinęła go i przeczytała jego zawartość. Starożytne ruiny fantazji. Wielkie otwarcie. Dzisiaj o 10:00. Dlatego, kto odwiedzi ruiny, mamy coś, co uczyni go szczęśliwym. Z góry dziękujemy za wizytę. Co to za ulotki? To ma być jakaś starożytna przepowiednia? Jak ruiny mogą mieć wielkie otwarcie? I znów, tego tutaj wczoraj nie było. Jak możecie wierzyć w coś tak podejrzanego? Nadal dziwiła się Reimu. Czyli Reimu nie jest zainteresowana. To znaczy, kto powiedział, że nie jestem zainteresowana? Odparła Reimu Marisie. W zasadzie to jestem trochę zajęta, ale nagle pojawiające się ruiny to ciekawa sprawa. Po prostu mnie to dziwi, dodała po chwili. Czy to nie czas na wielkie otwarcie? Nie widzę żadnego wejścia, chyba będzie trzeba jeszcze trochę poczekać, powiedziała Mima. Ale udało im się dotrzeć do środka. Kurde, kiedy to coś... Wygląda całkiem normalnie, powiedziała Reimu, rozglądając się, po czym dostrzegła zawieszoną notatkę. Co tam jest napisane? Zapytała Marisa. Wnętrze ruin fantazji. Pojemność, jedna osoba. Pojemność musi być ściśle przestrzegana. Jeżeli pojemność zostanie przekroczona, nie możemy dłużej zagwarantować istnienia tych ruin w tym wymiarze. To znaczy, że... Zaczęła Mima. Hi, przerwała jej Marisa. No to jazda! Krzyknęli razem wszyscy. No i tutaj, kochani, kończy się historia. Może trochę to dziwnie brzmi w polskim tłumaczeniu, ale to było coś takiego The battle is on! Można się domyśleć, że kilka tych postaci będzie się tłukło o pozycję w tych ruinach, czyli o to, która z nich tam dotrze. No i myślę, że powoli możemy zaczynać. Przejdziemy do ekranu wyboru postaci. No i mamy 9 postaci do wyboru. Mamy Reimu, mamy Mimę, mamy Marisę, mamy Ellen, tutaj wcześniej nie było, mamy Kotohime, mamy Kane, mamy Rikako i te dwie są tak jakby końcowe. Trzeba było przejść raz grę, żeby je odblokować. Ta się nazywa Chiyuri, a ta druga, jak ona się nazywa?
Yumemi, o, Yumemi. To jest Yumemi, to jest w zasadzie końcowy boss. Ale dobra, zaczynamy, mamy... Czyli możecie się domyśleć, że będzie... może jeszcze... Nie może się domyśleć, ale teraz powiem wam, że w tej grze nie ma extra stage'a. Nie ma czegoś takiego, więc już możecie się domyśleć, że odcinków będzie 9. No i pierwszy odcinek chyba zaczniemy sobie naszą małą Raimu, z którą już od dwóch serii się bawimy. No to zaczynamy. I tutaj zobaczycie, jak wygląda gra. Pierwsza potyczka, jest 6 potyczek z losowymi bohaterami. Pierwsza potyczka widać, że jest z Marisą. I tutaj jest trochę inaczej. Strzelamy najlepiej w pierwszego przeciwnika. I one wybuchają i dzięki tym kombosom ładujemy sobie spellkartę. Jak przytrzymamy strzał, to widać, że można pyknąć ją mocniej. W momencie, kiedy niszczymy strzały przeciwnika, to używamy ataku ekstra, czyli na ekranie przeciwnika pojawiają się rzeczy, które mogą, no, tam go zabić. No i wygrywa ten, któremu skończą się serduszka, prawda? No. 8 combo, dobra. I kolory już pewnie... A nie, ale dostałem. Kolory zapewne już się domyślicie, że oznaczają HP przeciwników. Wow. Dobra, mam max powera. Mogę użyć boss ataka, tak zwanego. Jeżeli naładujemy licznik do pełna i zaatakujemy. Atakujemy z maksymalną mocą. No, pierwszy przeciwnik pokonany, Marisa z głowy. Przez pierwszych 6 rund przeciwnicy są losowi. I tutaj... nie jestem w stanie w locie przetłumaczyć z japońskiego na nasze. Także ja się tutaj zamknę w momencie, kiedy będą jakieś dialogi. I po prostu wrzucę wam tutaj napisy. Ta interpretację tego pozostawię po prostu wam. Na pewno coś ciekawego wymyślicie, jak ta historia wygląda, i może w komentarzach też dacie mi znać o tym, byłoby fajnie. Drugim przeciwnikiem jest Ellen. Najpierw strzelać tak na środku, żeby... Tam widzicie w górnym lewym rogu hit combo, jakie mamy. I to jest właśnie istotna sprawa, bo im więcej mamy tego, to szybciej nam się ładuje licznik. Powiedzmy, że palniemy jej level 3. Pociski przy levelu 3 już są takie nie do zniszczenia, bo pociski przy levelu 2 użycia spellkarty da się zniszczyć. Po prostu chyba strzelając w nie, nie strzelając w nie, wybuchem tych małych pierdziczników. O tak. Dziewięć, okej. Dobra, to niech ucieknie. Chcę naładować do fulla, żeby był boss atak. Ops, ona użyła boss ataka. Ihała! Bomba. A, może bym sobie dał radę bez tej bomby. Łodziz. Dobra. Łubudu. Jakieś zasrane kulki we mnie wpadły. No nie, ale mnie jedzie. Dobra, zostało mi się pół serducha. Strzelam. Łubudu. Musiałem użyć bomby. I tu jest jeszcze coś takiego, że jak... Dobra, dialog, zamykam się. Bardziej monolog niż dialog. Jeżeli nie mam bomb i naładuję do fulla zegarek, to zyskujemy tak zwany full charge spell card. I to też daje nam ciekawe możliwości. O,
Może mi, jak uda mi się... No ja pierdzielę. Ale to zlamiłem. Dobra, dawajcie do środka. Też... 16. Okej. What the fuck? Ej, miałem jeszcze bombę. Ciekawe skąd. Widocznie dostałem za punkty. Nawet się nie skroiłem. Dobra, ładuję to. Chytysz. A, widocznie tutaj dostaję... Boże, jak mogę tego nie wiedzieć. Widocznie tutaj dostaję tak samo jak serduszka. Dostaję bomby. Na początku każdego stage'a. Tak jak woli ścisłości. Serduszka to nie są życia. Życia to są te kule yin-yang, które są w prawym górnym rogu. Rejmu... Rejmu. No właśnie. Tutaj jest takie coś, że możemy walczyć ze samym sobą. Tak jak mówię, przeciwnicy są losowi przez pierwsze kilka rund. Dobra, naładuję boss ataka. A, zlamiłem to. Dobra, mam trochę więcej energii. Okej. Ło, level 3! Goddammit. Dobra, dostałem. Ale lamie. Znowu lamie. Jeszcze troszkę, no. Dobra, jest. Ładujemy to. Masz boss ataka. Dobra, trochę dostała. Ła. I właśnie, to jest dobra taktyka, że... Chowamy się za wybuchami tych potworków, bo te wybuchy zazwyczaj niszczą, przynajmniej te najsłabsze, te białe kropeczki, one niszczą te strzały przeciwnika i łatwo jest nam się za tym skitrać, żeby uniknąć po prostu tego. A, Kana Annabelle. No. 15. Nie trafiłem. Nie lubię jak małe lecą na początku, bo... O, ale zlamiłem to. Nie lubię jak małe lecą na początku, bo nie mogę ich nigdy trafić. Też. Jak Fireballa zbijemy, to widzimy, że on leci do przeciwnika. Fireballa, czyli to takie no... O, to właśnie to niebieskie, co teraz rozstukłem. Oczywiście są różne rodzaje fireboli. Niebieskie mają więcej HP. Ała, dostałem. Z własnej głupoty oczywiście, jak zwykle. Chytysz. Dobra, zmieścimy się tutaj chyba. O, ładnie teraz trafiłem, okej. No powiedzmy, że jakoś... O, jak mi ładnie wpadło, 24 hit combo. No i w energii ją teraz trochę przegoniłem. Ale te mi uciekły z kolei. Aha. Dobra, myślę, że level 3 powinien wystarczyć, bo ma pół serduszka. W ostatniej chwili to puściłem. Ale boss ataka dostałem na ryj od niej. Wow. No i gitara, znaczy, a nie, gitara. Ale serduszek dużo straciłem, przeliczyłem się troszeczkę. No ale dobra, jedziemy dalej. Rikako Asakura.
Dobra. Zbijamy Fireballa. Tutaj w przeciwieństwie do innych Toho, żeby strzelać ciągle, trzeba tapować klawisz. Bo jeżeli go przytrzymamy, no to ładujemy wtedy zegar spell karty. Niebieskie. Domyślacie się pewnie, jak wcześniej zacząłem chyba to mówić nawet, ale nie dokończyłem, że kolory przeciwników odpowiadają za ilość strzałów wymaganych do ich trafienia. Czerwony to 1, zielony to 2, niebieski to 3, później bodajże fioletowy to 4. No i mocniejszych chyba jeszcze nie spotkałem. Dobra. I to jest fajna sprawa w momencie, kiedy chowamy się. Ale to chowanie się niestety pomaga tylko przy zwykłych strzałach. Dobra. No i teraz mamy boss attacka. No nie, ale zlamiłem! Dobra. Jest porówno życia, z tego co widzę. No nie, rozjechały się. Spóźniłem. On już ma pół serduszka, więc powinno się udać. O, fioletowe. Dobra, padła. Kogo teraz spotkamy? Decisive match. No i Mima. To jest główny przeciwnik taki z walki o wejście do ruin. Z Mimą walczymy w przypadku, kiedy gramy Raimu. I po tej walce, jeżeli ją wygramy, to uda nam się wejść do ruin. A w ruinach spotkamy jeszcze dwie postacie. Zjebałem strasznie, bo mogłem bomby użyć. Spóźniłem bombę. Lipa to była z mojej strony, ale powiedzmy, że spróbuję się poprawić. Dobra, mam pełny zegar. O Boże, Boże, nie. Ale lamię to. No nie, no... Nie mogę dostać w pierdziel od niej teraz. Mam jeszcze dwa życia, no okej, ale... Ostatnie gry są trudne. Znaczy ostatnie rundy. Dobra, przygotować się na użycie bomby. Dzięki tej bombie przeżyłem tego boss attacka chyba. Tylko i wyłącznie dzięki tej bombie. Jeszcze troszeczkę, no. Dobra. Ale ona szybko zgarnia w ogóle ten power, masakra. Ona jeszcze ma 3 serduszka, no nie. Are you fucking kidding me? Już nie mam bomb. I lamię, i nie zbieram powera. Wow. Dlaczego to były niebieskie? Kolejny boss atak. Dlaczego? Nie. Nie. Wow. Zmieściłem się. Aha. Wow. No kolejny boss atak, ona jest jakaś pojebana. Dobra.
Nie! Nie! A, pół serduszka i zostało. Życie w plecy. No dobra, mam z powrotem, bo... Co jest od razu z tym? Pojebało? Życie w plecy. Żeby tak nie zlamić, jak zlamiłem wcześniej, to... Powinniśmy sobie z nią dać radę. Dobra. Gdyż. No, no nie, wleciałem w takie coś. No. Tragedia po prostu. Dobra, trzeba zbijać firebole, zbijać wszystko jak się da, żeby jak najwięcej jej tam zaspamić. No, zaraz boss ataka na ryj dostaje. Ała. Dobra, teraz ona dostanie boss ataka na ryj. Jaki spam, masakra. Kolejny boss atak. Wow, 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 wow. No nie, no nie, no nie, no nie. Dobra, mam jeszcze jedną bombę. I mam pół serduszka, bo znowu zlamiłem. Udało się. Padła? Nie! Myślałem, że już padła. Ło! Ten charakterystyczny dźwięk. Dobra. Teraz padła. Ale fart! No i teraz już jesteśmy w środku. Tutaj będziemy mieć już dłuższy dialog. W środku ruin. Tak naprawdę to nie są ruiny, tylko statek przestrzeni prawdopodobieństwa, na którym przybyły Chiyuri i Yumemi. No ale to się tutaj zapewne wyjaśni w tych dialogach. Tutaj wrzucę później napisy, jeżeli się nie wyjaśni, to mam jeszcze sporo odcinków, żeby o tych wszystkich rzeczach popowiadać. Także póki co się zamykam.
No i jesteśmy w semi-final stage. Walka z Chiyuri. No ale skupmy się na komposach, żeby jak najwięcej tego wyłapać, jak najszybciej zdobyć moc potrzebną do boss ataka. Nie lubię tych... O Boże, to... Nie komentujcie tego, proszę was. Nie warto. Niezły masz blaska ten boss attack. No nie, dostałem. Dobra. It's my turn. Dobra. Za wcześnie to rozwaliłem. Whoa, what the fuck? Nie! Ja pierdykam, nie mam szans z nią. Jak to tak dalej pójdzie? Już boss attack? Świetnie! Wypuśćcie mnie chociaż z tego... No, do widzenia, ale zostało jedno serduszko. Kurde! A już nie mam żyć. Skup się, Szagon, skup się. Focus. Nie tracić życia w taki durny sposób. Nie, to chciałem. Ale zjebałem. Tak, i ona już boss ataki puszcza. Nie, to nie był boss atak. Oczywiście dostałem. Nie, to był boss attack. No i co? I to przeleciało. W ogóle to jakiś kabaret jest chyba. Dobra, żyję. Co mnie trafiło? Chciałbym wiedzieć. Gdybym dostał jeszcze jedno życie, to by było fajnie. No, do widzenia. Dziękujemy. Ja pierdykam! Nie. No i dostaliśmy. Patrzcie, Yuri. Ale! Dobra. Nie chce mi się wpisywać. Niech będzie, że Reimu. Zaraz do was wrócę, jak tylko dojdę tu z powrotem. No i jestem z powrotem, kochani. Jedno życie mi się zostało, doszedłem tutaj. Walczymy z Chiyuri po raz kolejny. Miejmy nadzieję, że tym razem damy radę. Zbijamy Firebola, nie udało się. Chociaż... Tym razem się tak łatwo nie poddam. No fucking way. Laserki jej mnie po prostu dobijają. Strasznie mnie takie coś zawsze dezorientuje. Będzie boss attack za chwilę. I jazda. Trzy.
Dobra, teraz ja dostaję boss atak na ryj. No nie, musiał się ten pierdolony laserek pojawić. Dobra, level 3. Ja też. Zabieraj te swoje laserki. Jeszcze troszeczkę, no. Jeszcze jedno. Dobra, charge. Charge! I poszli! Ma pół serducha. Jak nie zlamię tak jak lamiłem wcześniej, to powinniśmy dać radę. Wuhu! O, ale masakra! Jaki spam. Jeszcze troszeczkę. Full charge za chwilę. I ogień! Wow. A, dostałem! Kurwa! Bomba. Udało się, padła. Oh yeah! Oh yeah! No i pora na ostatniego bossa, którym jest Yume Miyokazaki. Łapiemy power. Tutaj będę stosował trochę inną taktykę. Taką taktykę, że będę starał się ją bić level 3 spear kartami, a nie boss atakami. Gdyż z tego, co zauważyłem, jak grałem wcześniej, są trochę skuteczniejsze, najzwyczajniej w świecie na nią. Bo jeżeli atakujemy ją boss atakami, to wszystkiego gnida uniknie. No i pierwszy taki atak poszedł! Dostaliśmy jedno dodatkowe życie po, czy tam podczas walki z Shiyuri. Zakładam, że się przyda. Jak widzicie, ona wszystkiego unika dość dobrze. Poleci teraz. A tak? Nie. No i kurde, uciekając przed tymi zasranymi krzyżami, które, jeśli chodzi o jej ataki, denerwują mnie najbardziej, wlazłem w zwykłą białą kulkę. No nie, co za fail.
O fajnie, już mam jedno serduszko, ciekawe od czego. Okej, mam pół serduszka. Znowu wleciałem w to gówno. Ładujemy ataki. Never give up. No matter how shitty the situation is. Poszło. O. No to pięknie. Ale jeszcze mamy dwie próby. No fajnie, ona boss ataka miała na sam początek. No to ciekawe bardzo jest, ciekawe. Przyczyny tego jestem ciekaw, dlaczego tak było. Jakimś cudem przed tym boss atakiem bez szwanku, ani nawet użycia bomby uciekłem. Dziwne, też. Nie spodziewałem się. Zbijamy fireballe, zbieramy power-upy. Dałby się szybko wyprowadzić. Kolejny atak. Dobra. Poszło. Udało się. Jest jakiś postęp, kochani. Zużyła bombę. Za dużo strzelasz, Szagon. Skup się. Wiem, że jest gorąco, 40 stopni i trafia cię szlak, ale proszę cię, skup się. Uciekamy przed krzyżykami. Yeah, dobra, leci atak. Dobra. Ona już ma 3 serduszka, znaczy, że coś działamy. Jeszcze trochę energii. Ja fuck! Ale dostałem. Mogłem przed tym uciec, no ale dobra. Ładujemy. Ogień. Użyła drugiej bomby. So did I. Może się tu zmieszczę jakoś, dobra. Trzeba uważać na krzyże. Krzyże są straszne. Ja. Ma pół serduszka i nie ma bomb. Ja mam 2,5 serduszka i też nie mam bomb. Istnieje, kochani, jakaś szansa. Ja. Leci. Proszę cię, zgiń. No. Zbijamy to wszystko, zbijamy. Szybko power upa. Wyprowadzić kolejny atak. Oby skuteczny. Leci. Nie. Oh yeah. Zajebiście. Udało się na styk. Udało się nam ukończyć grę. Udało nam się ukończyć scenariusz Rejmu. Dokładnie. To, że grę też można powiedzieć, ale jest jeszcze 8 scenariuszy do przejścia, także jeszcze trochę sobie pogadamy i pogramy w Toho Trójce. Ale póki co zajmijmy się zakończeniem.
No i tutaj widzimy kredyty końcowe. W sumie sam ich chyba jeszcze nie widziałem, bo je przyspieszałem zawsze. No ale mogę trochę pogadać w międzyczasie. Na pewno sporo by się znalazło rzeczy o tej grze, o których nie wspomniałem tutaj w tym filmiku. Ale tak jak mówię, jest jeszcze 8 odcinków. Także na pewno krok po kroku będziemy sobie o tym opowiadać. Mogłem trochę lamić dzisiaj, bo tak jak chyba wspominałem, w ostatniej walce jest cholernie gorąco i po prostu leje się ze mnie i mózg przede wszystkim mi kompletnie nie działa. Mój mózg od 30 stopni w górę po prostu przestaje funkcjonować. Wiecie, tak, funkcjonowanie mojego mózgu jest odwrotnie proporcjonalne do temperatury na zewnątrz, w momencie, kiedy przekroczy 30 stopni. W każdym razie, na pewno seria zapowiada się ciekawie, mimo że już grę przeszliśmy w pierwszym odcinku, to te dialogi będą inne i oczywiście spellkarty, inne ataki i inne systemy walki dla każdej innej postaci. Także jeżeli ktoś po prostu chciał zobaczyć Toho trójkę, po prostu chciał zobaczyć i nic więcej, to zapewne ten jeden odcinek mu wystarczy. Jeżeli ktoś chce zajrzeć trochę dalej, chce zobaczyć, jak walczy się wszystkimi postaciami, które są dostępne, czy też przeczytać sobie dialogi, które są między postaciami, oczywiście dla każdej, tak jak mówiłem, są inne, to na pewno w kolejnych odcinkach coś ciekawego sobie tutaj znajdzie dla siebie. No a póki co chyba będziemy kończyć powoli. Tutaj chyba już nic nie będzie, chyba będzie główne menu. Tak, a nie. Rekordy. O, napiszemy sobie. Sza. Kurwa, co ja. Nieważne, walić to. Będzie ha. Ha. Ha, 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 ha. No. No i tak jak mówię. O! A no tak, jeszcze tu jest kawałek zakończenia Rejmu. A ja już chciałem kończyć.
O, teraz to już na pewno jest koniec. Wróciliśmy do głównego menu. Także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I jeśli wam się podobał, to na pewno będą następne. Znaczy, jeśli wam się nie podobał, to zapewne też będą następne. Ale mniejsza z tym. Przede wszystkim dzięki za uwagę. I jak zwykle zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, kochani, ciepło. Na razie. Albo nie, nie, jest za gorąco. Trzymajcie się, chłodno się trzymajcie. O, tak będzie dla was lepiej. Przynajmniej dzisiaj. Na razie, kochani.